Tak, na pewno kilka dni wolnego przydały się i każdy jest w lepszej formie psychicznej, troszeczkę głowa odpoczęła i myślę, że każdy jest gotowy do tego, żeby walczyć teraz o najwyższe cele. Tak, na pewno cieszymy się, że jest możliwość sprawdzenia się z takim przeciwnikiem, bo to na pewno będzie dla nas dobry sparring partner w tym okresie, gdzie nie rozgrywamy spotkań. Jesteśmy w takim okresie, gdzie przygotowujemy się do drugiej części sezonu i myślę, że idealnie złożyło się, że Perugia chce z nami zagrać. Na pewno to będzie inne spotkanie. To będzie tylko jedno spotkanie, które zadecyduje, kto znajdzie się w Pucharze Polski, kto zagra dalej. I myślę, że najlepiej dla nas, jeżeli zapomnimy o tym meczu w Olsztynie i tutaj przystąpimy z czystą głową.